Już w kwietniu rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim, tym razem na rok 2021. W poprzednich latach dzięki temu projektowi zrealizowano wiele inwestycji zaproponowanych przez samych mieszkańców. W tej chwili jesteśmy w miejscu, które zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego w naszym parku z gruszą. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym były to między innymi czujniki, które badają czystość powietrza w naszym mieście. Realizowaliśmy również plażę miejską, jej doposażenie i wiele, wiele innych projektów. Mimo sytuacji, która panuje wokół, próbujemy i realizujemy kolejne zadania. 1 kwietnia rozpoczynamy zbieranie wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2021. Czas składania wniosków przez cały miesiąc, od 1 do ostatniego dnia kwietnia. Tym razem wystarczy jeden podpis, dlatego nie ma tutaj niebezpieczeństw, że musimy się kontaktować z innymi ludźmi. Kolejne 600 tysięcy złotych na co najmniej 4 projekty, każdy po maksimum 150 tysięcy złotych. Te pieniądze czekają na Państwa propozycje. Wszystko możemy załatwić online. Wystarczy wejść na naszą stronę bo.pruszcz-gdański.pl, na której znajdziemy wszystkie niezbędne dokumenty do tego, żeby złożyć wniosek i następnie najlepiej online przesłać. Dlatego jeśli masz ciekawy pomysł i jesteś mieszkańcem Pruszcza Gdańskiego, to złóż swoją propozycję. Dzięki temu sprawisz, że Pruszcz Gdański będzie jeszcze piękniejszym miejscem. Polecamy również zobaczyć. Rozlicz PIT w Pruszczu Gdańskim i weź udział w loterii oraz Północny Garaż. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.